Hejka, hejka, witam Was w szybkim odcinku. Dzisiaj zajmiemy się aranżacją lampy, którą zobaczycie nade mną. Ostatnio dodawaliśmy Wam filmy, jak tą lampę robiliśmy. Zrobiliśmy ją całkowicie sami. Całość jest wykończona i zrobiona z drewna. W dwóch kolorach. Staraliśmy się, aby ona była zachowana w takim kolorze, który tutaj nam pasuje do między innymi hookerów. Bo właśnie te dwa kolory występują, więc chcieliśmy mieć nawiązanie tutaj i do późniejszych lameli, które również tutaj się pojawią. Wybieraliśmy długo żarówki, lampa wisi na łańcuchach. Jest dość lekka, pomimo tego, że wygląda na bardzo solidną, dzięki temu, że ona jest zrobiona z drewna, jest zdecydowanie lżejsza. Na górze tej lampy mimo wszystko musi iść całe połączenie tych żarówek, które tutaj widzimy. I dlatego góra lampy nie jest możliwa do zaaranżowania żywymi kwiatami, ponieważ byłoby to uciążliwe podczas użytkowania. Musiałabym je wszystkie zdejmować raz w tygodniu, podlewać, gdy już, że tak powiem, opadnie cała woda, to dopiero wtedy wkładać z powrotem na lampę ze względu na to, że tam mamy całą elektrykę. Dlatego właśnie tutaj, podczas ostatnich zakupów z IKEA, na które Was też bardzo serdecznie zapraszam, pojawiły się roślinki sztuczne. Sztuczne, które wyglądają jak żywe. Mamy tutaj bardzo dużo różnych możliwości. Zależało mi, aby te kolory zieleni, które tutaj się znajdą, będą no, miszmaszem zieleni, żeby nie było wszystko w jednym odcieniu, tylko żebyśmy mieli różne liście, różną gramaturę, różną wysokość. Więc dzisiaj zajmiemy się tym, aby górę lampy zaaranżować. Zapraszam Was, może akurat się zainspirujecie i teraz Wam pokażę, co tutaj mam. Tutaj mam część doniczek, część jest z Half Price, część jest z IKEA, ale to wszystko macie na osobnym odcinku. Zależało mi, aby te osłonki na doniczki były różne, ale mimo wszystko do siebie gdzieś tam pasowały, żeby zrobić taki miszmasz. Natomiast żeby to wszystko było w takim stylu, który pasuje do kuchni. Bo mamy tutaj w kuchni czarne elementy, mamy tutaj element takiego ala betonu, który jest właśnie tutaj na tym blacie. Może nie jest to idealne odzwierciedlenie, ale nawiązanie. W całym salonie panuje taki klimat boho i jego staram się trzymać jako klimatu przewodniego i właśnie stąd tego typu doniczki. I całość tych roślin, które tutaj widzicie, jest z IKEA. Nie ma tutaj roślinki, która pochodzi z jakiegoś innego sklepu. Oni mają w bardzo dobrych cenach rośliny, które wyglądają naprawdę jak żywe. Bo gdy zobaczycie na tą roślinkę, albo na tą roślinkę, to właściwie nie widać, że ona jest sztuczna. Kolejnym takim hitem jest tutaj ta choinka, która również fajnie sprawdzi się, żeby wrzucić taki klimat świąteczny już gdzieś tam w grudniu. Trochę ją ozdobić jakimiś lampkami i będzie wyglądała naprawdę super. Mamy tutaj w IKEA do wyboru roślinki od całkiem małych do naprawdę roślin ogromnych rozmiarów. One tutaj, te wszystkie rośliny, które widzicie, kosztowały do 59 zł. I najdroższą z tych roślinek była właśnie ta choinka. Natomiast cała reszta no to jest na przykład za 5 zł. Taka roślinka, która już wrzuca nam taką dodatkowy kolor i gdzieś możecie potrzebować takiej właśnie małej zielonej pierdołeczki. Tutaj jeszcze taki koszyczek. Całkiem fajny. Był na ręczniki, ale zobaczcie, jak fajnie sprawdza się jako kosz na zioła. Takie gotowe rozwiązanie możecie dać do łazienki, w której na przykład nie ma okna, do miejsca, gdzie tego słońca jest zbyt mało, bądź gdzie macie trudny dostęp, bo na przykład jest bardzo wysoko. I wygląda to bardzo ładnie. Z daleka, uwierzcie mi, no nikt się nie kapnie, że są to rośliny sztuczne, a wygląda przepięknie, w ogóle nie jest problematyczne, nie trzeba podlewać, zawsze cieszy oko i nieważne, czy dużo wyjeżdżacie, zawsze będą zielone i wrócą, będą na Was czekać w takiej samej wersji, jak je zostawicie. We'll be right back.
zakochanego znalazła już swoje doniczki. Nie wszystkie muszą być w doniczkach, bo część po prostu będzie zakamuflowana i nie chcę, aby to jakby obciążać zbyt mocno. Jak zobaczycie, przestrzał doniczek jest bardzo duży. Uzyskałam efekt, na którym mi zależało. Pozornie one do siebie nie pasowały, natomiast tworzą fajną całość i wzajemnie się uzupełniają. Jakby do tego dojrzałam, dorosłam i teraz całkowicie inaczej patrzę na takie pozornie niezwiązane ze sobą elementy, które tworzą razem całkiem fajną, ciekawą całość. I w tym momencie będziemy układać wszystko na górze, także tym się teraz zajmiemy. No i to już będzie nasz efekt finalny, zakończony, jeżeli chodzi o tą lampę. Teraz będzie cieszyła oko jeszcze bardziej, bo na razie generalnie patrząc na tą lampę, jak ją widzimy, to tak ktoś wchodzi i nie bardzo wie, o co kaman i co poeta miał na myśli. Jak naustawiamy tych zielonych badylków, no to wydaje mi się, że już każdy będzie wiedział, o co nam chodzi. Naprawdę niesamowity element wystroju. Mega. Jestem zachwycona. Uważam, że projekt został oficjalnie dzisiaj zakończony. Całe szczęście. Chyba miesiąc. Trochę to trwało, ale dopełniły te kwiaty całość niesamowicie. Pewnie będę płakać, gdy je będę miała wszystkie myć, ale to samo by było, gdyby one były prawdziwe. Teraz przynajmniej będę mogła je szorować wodą z mydłem i będą idealne, prawda? Dajcie znać w komentarzu, czy używacie sztucznych kwiatów. Czy jednak zawsze stawiacie na żywe, czy jednak uważacie, że są pewne miejsca, w których te sztuczne kwiaty sprawdzają się zdecydowanie lepiej i je wykorzystujecie. Ja zapraszam Was na poprzednie filmy, jak zrobić tą lampę oraz całe zakupy, które tutaj na tej lampie widzicie. Tam macie dodane wszystkie ceny, wszystkie informacje, nazwy, więc tam Was odsyłam. Tymczasem do zobaczenia. Pa!